musimy zrobić z nimi, jest wspólnego z przyjmowaniem Jezusa Chrystusa, z pokutowaniem z grzechu, z wyznawania grzechu Bogu, człowiek staje się nowo stworzony w Chrystusie. I kiedy człowiek jest nowo stworzony w Chrystusie, Pismo Święte mówi teraz, da się ochrzcić w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest piękne, bo to jest świadomy, świadomy człowiek, że wie co robi, wie za co pokutuje. Bo co może pokutować taka mała dziecię? Co może pokutować ta mała dziecię? Za co? Nie wolno. Dzieci nie mogą pokutować. Nic się nie jest takiego. Ale Pismo Święte mówi, że będą ochrzczone tym, którzy wiedzą, co to jest pokuta, co to jest wyznawać grzech, co to jest przyjmować przebaczenia grzechu. I co to ma znaczyć? Zostać ochrzczonym w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nowa życie z Chrystusem. I będziemy żyć wiecznie. Halleluja. Niech Pani wie, ile nam będzie, Pani. Konkretnie u Chrystu, kiedy się da się baczać. Ma nam podobał tam raz. Amen? Ma nam podobał tam raz. Tak, parę słów tylko. Mam was parado, zamiecie, na kwestią dla Kasia. Parę słów. Kasia, poznaliśmy Kasia, ty może potwierdzić. Kasia była taka, wyglądała tam, że miała tam nie wiem ile lat. Gdzie się patrzymy na Kasia, wygląda nie wiem, 18, 20, 30. Bo Bóg zmienia życie. Kasia paliła, Kasia nie pali, ponieważ jest wolna. Kasia pił alkohol, Kasia nie pił, ponieważ Kasia jest wolna. Kasia przyklinała, sama mówiła, miała was kudny. A ten jest was, nie ma. Kasia ma paskudne usta, ale dzisiaj Kasia ma tak Boża. Ona uwielba Boga, ona jest wolna bez duszy Chrystusa. O to właśnie chodzi, kiedy człowiek pogoduje, kiedy człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam Kasia. Pytam Tobie, Kasia. Ty mówisz amen albo nie? Uwierzyła w całego serca w Jezusa Chrystusowi? Amen. Alleluja. Ty kochasz Jezusa Chrystusa bezwarunkowo? Amen. Ty chcesz dać się ochrzcić w wolności, aby nadziei. Czy ty jesteś wymuszony, aby dać się ochrzcić? Nie. Nie. Ty chcesz dać się ochrzcić w wolności, tak? Amen? Amen. Ty nie chcesz służyć Jezusowi Chrystusowi aż do końca? Amen. Aby zmyślał w niebie? Amen. Aby był zbawiony kobieta? Amen. Ale to jest. Możemy zapytać, nie wystarczy, nie? Ale to jest. To według swoje wyznania będzie ochrzcić w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Proszę was. Tylko gdybyśmy tutaj, bo ja nie chciałam stopą puść wody. Ok. To pójdę ręka taką na to. Tak. Według jej wezwania w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego i ochrzcić. Halleluja! Mogę żyć tak szósta, nie? Amen. Halleluja. Mówię, woda ciemna, bo mówię, zaskawi się to woda. Kasa, você creu de todo o coração em Jesus Cristo? Creio. Ouvir. Você recebeu Jesus Cristo como teu Salvador e como teu Senhor da tua vida? Amém. Amém. E você quer seguir Jesus Cristo até o final para ser levado dos céus? Eternamente. Aleluia. Amém. Amém. Segundo a tua confissão, vendo o quebra das manhas, vamos batizar em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Vem de novo, Jesus, vem de novo, assim, Deus, Deus. Senta. Mais perto de mim. Ok, senta aqui. Ok. Mão no peito. Vendo o quebra das manhas, vem de novo, assim, e Deus, 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 Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, cara. Vai, aqui, tá aqui. Tá aqui.